Autorem wystawy Moje Miasto jest Przemysław Grela, projektant grafiki, fotograf, który wychował się w Sieradzu. Jego artystyczne wizje początkowo odzwierciedlała fotografia, jednak to był dopiero początek. Zaczęło się to od fotografii. Dostałem się na warszawską, na ASP w Warszawie. Tam na początku interesowałem się głównie fotografią, ale później moje zainteresowania się troszkę rozszerzyły, no i przeniosło się na rysunek, ale to dopiero było po zmienieniu kierunku, czyli jak dopiero udałem się na projektowanie graficzne na krakowskim Przedmieściu. I tam trafiłem na odpowiedniego profesora, który nakierował mnie i dzisiaj tutaj tak prezentuję to, co udało mi się stworzyć przez ostatnie 2 lata. I w efekcie jestem bardzo mu wdzięczny, bo tak naprawdę na początku rysowanie nie było moją mocną stroną. Powiedz mi, czym wykonujesz te swoje prace? Głównie pracuję markerem. Jest to też cienkopis oraz ołówek i węgiel. Ale przeważnie jest to po prostu marker czarny, gruby, tak. I czym więcej tych odcieniów różnych markerów, to tym lepiej, ponieważ powstają różne odcienie i ta praca jest bardziej barwna. Widzimy, że te prace są ogromnych formatów, więc taki marker cienkopis to musi być żmudna praca, żeby stworzyć jeden taki obraz. Powiem tak, zaczynałem od prac wielkości 6x6 cm. Tutaj ich nie prezentuję, ponieważ zginęły w całej tej otoczce. To jest jedna z moich większych prac, która to jest za mną. Ona ma 2 metry na 1,40 m. Taką pracę wykonywałem około 52 godzin, nie licząc szkiców, tak, które na początku stworzyłem. No jest to żmudna praca. Dlaczego taka tematyka? Dlaczego miasto? Ostatnio nad tym myślałem i tak doszedłem do wniosku, że to ma coś wspólnego z klockami Lego, które były moją pasją i układanie, budowanie miast. I gdzieś ten zalążek w głowie był, tak, i kiełkował, że miasta i budowałem. I z opowieści mojej mamy pamiętam, że potrafiła w ciągu jednej godziny wejść do mnie 4 razy i to miasto się 4 razy zmieniało, tak? No i gdzieś te obrazy zostały mi w głowie i po prostu postanowiłem je przenieść na papier i zobaczyć tą swoją wizję, jak to wszystko będzie wyglądało. Jakie odczucia towarzyszą ci tutaj w tym miejscu, gdzie teraz możesz podziwiać swoje obrazy razem z innymi gośćmi, którzy tu przyjdą? Jestem dumny, że mogę pokazać swoje prace tutaj w BWA w Sieradzu. Zamysłem tej wystawy było po prostu pokazanie sieradzkim znajomym oraz przyjaciołom, jak się rozwinąłem, bo nie wszyscy mieli możliwość zobaczenia tego i dotarcia na moją pracę magisterską w Warszawie. Więc tak naprawdę niektóre obrazy, które tutaj prezentuję i rysunki są pierwszy raz pokazywane, ponieważ tam nie zmieściły się. No i tutaj prezentuję po raz pierwszy specjalnie dla tych osób, które mi pomagały i wspierały mnie, bo część tych prac stworzyłem w Sieradzu. I chciałbym zaprezentować moim przyjaciołom po prostu te prace i efekt mojej pracy. Wystawa Przemysława Greli zatytułowana Moje Miasto jest pracą, która powstała w zeszłym roku. Praca dyplomowa nosiła tytuł Moje Miasto Sieradz. Był to taki interaktywny przewodnik po Sieradzu, o którym pewnie nam autor jeszcze powie. Natomiast to, co widzimy tutaj, było aneksem do pracy dyplomowej, czyli być może jakimś takim dodatkiem do miasta Sieradza, ale oczywiście mówiącym o mieście o wiele szerszym, jakimś tajemniczym, jakimś takim fantastycznym, jakimś mieście ze snu. No widocznie ten interaktywny przewodnik nie wyczerpał do końca twórczych możliwości autora. Mówiłeś o tym, że wiele drugnęci, bo i grafika, ta fotografia ciągle byłaby być może najciekawsza. Bardzo dużo jest przed Przemysławem pracy, bardzo dużo wyzwań. A ponieważ traktuję tę wystawę jako początek drogi prawdziwej, drogi twórczej, myślę, że to jest dobry moment, aby życzyć autorowi wspaniałej tej twórczej drogi, znakomitych osiągnięć, świetnych pomysłów, znakomitych realizacji, bardzo dużo pary i energii, bo jednak praca twórcza to, jak mówił nieżyjący nasz przyjaciel, wielki artysta Jerzy Duda Gracz, powodzenie artystyczne, czy inaczej, talent to jest tylko 10%, a 90% to jest ciężka, bardzo ciężka, mozolna praca, której trzeba być naprawdę oddanym. Wierzę, że tak będzie. Dziękuję bardzo za to, że miałeś ten pomysł i przyszedłeś ileś tam już miesięcy temu z taką propozycją, aby pokazać Sieradzanom
swoje własne Moje Miasto. Wystawę Moje Miasto Przemysława Greli w galerii na piętrze Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu można oglądać do 30 kwietnia.